dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Zarząd województwa z absolutorium. Płockie karetki przekazane w teren. Miliony dla subregionu radomskiego. Sezon turystyczny i czarne punkty. Jestem z Mazowsza, to powód do dumy. Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania. 26 za to głosy radnych Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i radnego niezrzeszonego. Przeciw głosowali radni z Prawa i Sprawiedliwości. Jak co roku wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego budzi duże emocje wśród radnych województwa. To doskonały moment do podsumowania tego, co udało się zrobić, ale także wskazanie dalszych kierunków rozwoju. Wynikiem 26-24 radni sejmiku udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Mazowieckiego za 2020 rok. To zawsze jest wydarzenie, zawsze to jest też stresujący moment, dlatego że dokonuje się oceny rocznej pracy. Tak? Absolutorium dotyczy budżetu roku 2020, no ale wotum zaufania to coś więcej, to też kwestia oceny, powiedziałbym takiej w gatunkach politycznych też zarządu, no i pewnego kredytu na przyszłość. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję tej większości, która stanowi koalicję, w tym wypadku też pan radny Konrad Rytel, radny niezależny, też głosował za wotum zaufania i za przyjęciem absolutorium. To był bardzo ciężki rok 2020. Rok pandemii, rok zmagania się z takimi zupełnymi niespodziankami, przestawienia się w sensie pracy na pracę zdalną, no też olbrzymiej walki naszych szpitali, naszej ochrony zdrowia. Tutaj uruchomiliśmy wielkie pieniądze unijne po to, żeby pomóc 70 szpitalom, 5 stacjom pogotowia ratunkowego. W ogóle wydatki to były skoncentrowane wszystkim na zdrowiu, no ale realizowaliśmy też inne zadania, inwestycje. Więc generalnie mogę powiedzieć, że mimo tych olbrzymich problemów, to ten rok 2020 był udany dla województwa mazowieckiego. W 2020 roku dochody województwa wyniosły ponad 3,5 miliarda złotych, z czego blisko 2 miliardy 800 milionów stanowiły dochody podatkowe. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 206 milionów złotych. Kwota długu na koniec 2020 wyniosła ponad 945 milionów złotych. Płockie pogotowie dzieli się karetkami. Wciąż sprawne ambulanse trafią do strażaków ochotników i żołnierzy. Przekazane ambulanse są w pełni sprawne technicznie. Nie spełniają jednak wymogów do pracy w systemie ratownictwa medycznego i są wycofane z eksploatacji. Zostały przekazane w formie darowizny. To jest przykład, w jaki sposób powinniśmy współpracować, żeby jeszcze wartościowy sprzęt, w tym wypadku karetki, służyły w dalszym ciągu naszym wspólnotom. Dwa ambulanse trafią do 64. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Płocku. Po jednym otrzymają druhowie z OSP w Strzemieśnie, OSP w Turzy Małej oraz gmina Izabelin. Ambulansy, które dostaną strażacy ochotnicy, zostaną przebudowane na lekkie wozy gaśniczo-ratownicze. 64. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Płocku otrzymał ambulans sanitarny oraz ambulans specjalny i oba pojazdy po wykonaniu odpowiedniej adaptacji zostaną przeznaczone do działań przeciwkryzysowych w zakresie zabezpieczenia medycznego, działań batalionu i szkolenia na rzecz lokalnej społeczności. Dla nas to jest fantastyczne wydarzenie. Zwiększy to mój tabor medyczny. No, jednocześnie spowoduje, że będę miał większy zasięg i mobilność. Także brakowało mi tego. Dzisiaj się z tego bardzo cieszymy i dziękujemy lokalnym społecznościom, że właśnie taki ukłon w stronę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i tutaj Płockiego Batalionu. Przekazanie karetek było możliwe dzięki doposażaniu stacji pogotowia z budżetu województwa i środków unijnych w nowe pojazdy z najnowocześniejszym sprzętem. 11 milionów na drogi dojazdowe, remonty strażnic i wyposażenie OSP, a także na ochronę powietrza czy place zabaw dla subregionu radomskiego. Pieniądze z budżetu Mazowsza pozwolą zrealizować niemal 300 projektów. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 193 inicjatywy sołeckie z powiatów białobrzeskiego, lipskiego, kozienickiego, Przysuskiego, Radomskiego, Szydłowieckiego i Zwoleńskiego. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tysięcy złotych dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. Ja bardzo mobilizuję zawsze też samorządy, żeby składać jak najwięcej, bo jak się nie puści tego kuponu,
to jest mała szansa wygrania. W zasadzie nie ma tej szansy, więc gratuluję dużo małych, większych, średnich projektów i drogowych, i dotyczących mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw, które cieszą lokalną społeczność. Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie radomskim zrealizowanych zostanie również 45 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Gminy z subregionu radomskiego otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w subregionie radomskim dofinansowanie otrzyma 18 projektów, a w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 3 300 000 na realizację radomskich projektów. Na płockich bulwarach przy pięknej pogodzie i dobrej atmosferze otwarto sezon turystyczny w regionie. Marszałek Adam Struzik zachęcał do wybrania w tym roku Mazowsza na wakacyjny wypoczynek. Odpoczywajmy jednak rozsądnie. Warto znać nowe czarne punkty wodne, czyli miejsca, które powinniśmy omijać, szukając ochłody w wodzie. W tym roku na mapie Mazowsza pojawiły się 3 nowe. Branża turystyczna po ponad rocznej przerwie wraca do normalności. Ostatnich kilkanaście miesięcy pandemii to czas obostrzeń i ograniczeń, skutecznie paraliżujących ruch turystyczny, również na Mazowszu. Dlatego z tym większą nadzieją otwarto sezon turystyczny na Mazowszu, na płockiej plaży. Władze regionu zachęcały do odpoczywania na Mazowszu. Mazowsze jest kopalnią atrakcyjnych i cudownych miejsc. Oczywiście nie mamy gór, chociaż takie pod Węmszczanowie jest najwyższe wzniesienie, tam na 370 metrów. No nie mamy morza, ale mamy za to piękne zbiorniki, Zalew Zebrzyński, Zalew tutaj Włocławski, mamy też Zalew Domaniowski w okolicach Radomia, mamy przepiękny zespół jezior tutaj po jeziorze Gostynińskie, więc naprawdę no właściwie w każdej gminie, w każdym powiecie są jakieś niezwykle atrakcyjne miejsca. Mamy bogatą ofertę hotelową, bogatą ofertę pensjonatów, agroturystykę. Właściwie można cały okrągły rok, każdy weekend atrakcyjnie spędzić na Mazowszu. W trakcie spotkania zaprezentowano dwie nie mapy, nowy pomysł na odkrywanie regionu. To ilustrowane kreatywne przewodniki po Mazowszu. Jeden dla rodzin z dziećmi, a drugi przygotowany z myślą o seniorach. Wydaje nam się to wszystko takie znane i takie oczywiste, ale tak naprawdę znamy to tylko powierzchownie. Nie znamy nigdy tak dogłębnie, nie znamy historii, nie znamy tradycji, nie znamy pewnych elementów, które gdzieś są schowane, więc to niezależnie, czy to jest Mazowsze, czy to jest jakikolwiek inny region na terenie Polski, to nam się wydaje, że to, co jest blisko, to jest takie mało ciekawe, interesujące. A właśnie to poznawanie i to odkrywanie będzie chyba najbardziej atrakcyjne. A teraz przenieśmy się na nabrzeże Wisły, do Warszawy, gdzie w czarno-żółtych barwach policja przypomniała o najbardziej niebezpiecznych akwenach na Mazowszu, zwanymi czarnymi punktami wodnymi. Apelujemy, aby kąpać się w miejscach, które są do tego przeznaczone. W kąpieliskach, gdzie jest miejsce strzeżone, gdzie pracują ratownicy, którzy zapewniają bezpieczeństwo. Również przestrzeganie regulaminu danego kąpieliska jest bardzo, bardzo istotne. Lekkomyślność, alkohol, nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa to najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. W ubiegłym roku na Mazowszu utonęło 35 osób. Ten ubiegły weekend, no niestety bardzo upalny, doszło już na terenie Mazowsza, na terenie garnizonu mazowieckiego do 3 utonięć. Jest to bardzo tragiczna sytuacja, ponieważ w samą sobotę 3 młodych ludzi wybrało się, no właśnie, wykąpać się. Wykąpać się w miejscu zakazanym na terenie dawnej kopalni, gdzie jest teren prywatny, gdzie jest zakaz wstępu, gdzie jest zakaz kąpieli. Były to młode osoby w wieku około 20 lat i 21-latek, jeden z nich niestety już nie wypłynął. Na terenie całego województwa znajdują się 122 czarne punkty wodne i są to jedyne miejsca, które zdecydowanie odradzamy odwiedzać. Młodzi plastycy, poeci i literaci nagrodzeni podczas uroczystej gali w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. Właśnie ogłoszono wyniki konkursu Jestem z Mazowsza, to powód do dumy. Jestem dumna jako Mazowszanka, potomkini wojowników i intelektualistów. Osoba z sercem, w którym najważniejsze miejsce zajmuje moja mała ojczyzna. Czuję w sobie cząstkę każdego pokolenia żyjącego na tych ziemiach. Czuję w sobie siłę, by dać kolejnym ludziom coś wyjątkowego i przekazać im wiedzę oraz uczucia,
którymi darzę Mazowsze. To fragment jednej z tysiąca prac zgłoszonych do konkursu i jeden z 15 nagrodzonych esejów. Należą im się za to wielkie brawa, że właśnie wyrazili ten swój stosunek emocjonalny do Mazowsza w taki właśnie oryginalny, niestandardowy sposób w swoich, może często pierwszych utworach literackich. Konkurs plastyczno-literacki Jestem z Mazowsza to powód do dumy skierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczniowie szkół podstawowych w klasach 1-3 przygotowywali pracę plastyczną, natomiast w klasach 4-6 fraszkę. Z esejem zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych w klasach 7 i 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia rozwojem województwa i rodzinnych miejscowości, a także zachęcenie do pisania własnych utworów literackich oraz prezentowania umiejętności plastycznych. Narysowałam panią i pana w strojach mazowieckich. Mhm. Tutaj jest bocian i tutaj drugi. Narysowałam też żabkę, trochę śmiesznie mi wyszła, a stówka tutaj ma swoje gniazdko. Te prace, które tutaj mogliśmy się z nimi zapoznać, te prace, które zostały zgłoszone do tego konkursu, pokazują o ogromnej takiej dojrzałości tych dzieci, które brały udział w tym konkursie, ale także o dojrzałości do tego, że są dumni z tego, iż są z Mazowsza. Jestem z Mazowsza i tu jest mój domek. Zaśpiewał mały, wesoły skowronek. Bocian zaklekotał, otarł łezkę w oku. Ja to się nalatam z Egiptu do broku. A piesek zaszczekał. Prawda, panie Bobrze, jesteśmy miejscowi i jest nam tu dobrze. Lecz gdzie się odbyło to dziwne spotkanie? Niedaleko Miedzny, na Leśnej Polanie. Komisja wyłoniła 12 laureatów i przyznała 23 wyróżnienia. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu. Do zobaczenia.